Cześć, witaj, z tej strony Albert Rzekieć, a to jest mój kolejny film z serii Przemyślenia. Wracamy po krótkiej przerwie z nowymi przemyśleniami, z nowym świeżym mózgiem, że tak powiem. Także dzisiaj poruszymy temat, który właściwie będzie trochę towarzyszył temu, co się teraz dzieje, czyli zbliża nam się końcówka roku nieubłagalnie, czyli mamy już sobie, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 21 grudnia, kurde, za 3 dni jest Wigilia. No właśnie, i w związku z tym wiele osób zaczyna już powoli myśleć o tym, co przyniesie im nowy rok, zaczynają podsumowywać obecny, czyli co się dzisiaj fajnego wydarzyło, czy nie mogę być zadowolony z tego roku, czy mogę to, czy mogę tamto. I to jest fajne. Dobrze jest sobie w ogóle zrobić takie podsumowanie, co się wydarzyło w zeszłym roku, co zrobiłem, co mogłem zrobić lepiej, wyciągnąć wnioski, bo myślę, że to jest w ogóle taka podstawa podstaw, aby wyciągać wnioski. Bo co z tego, że przychodzi kolejny rok, jak być może zrobisz z nim to samo, co zrobiłeś w tym, czyli niewiele. Na przykład. Choć być może jesteś z siebie zadowolony. Mam taką nadzieję. To są tylko przykłady. Ale myślę, że warto to wziąć pod uwagę, co zrobiło się w tym roku, aby móc godnie wejść w kolejny rok. Ja przypomnę tutaj osobom, które są po raz pierwszy na tym moim kanale, że to są bardzo luźne przemyślenia, bez żadnych przycięć, luźno rzucą światło na sprawy, które nas wszystkich dotyczą. Więc teraz tak, zbliża nam się nowy rok i być może kojarzysz, że wiele osób wtedy rzuca sobie nowe postanowienia, nowy rok, nowy ja, nowe cele, nowe marzenia, nie wiadomo co. I się porywają na w ogóle nie wiadomo jakie rzeczy. I to jest fajne. Fajnie, że chociaż nowy rok daje nam taki impuls do tego, żeby coś zmienić. Skoro nie dajesz rady za 5 minut coś zrobić, czy od jutra, czy od poniedziałku, to fajnie, że chociaż nowy rok działa tak, że jesteś w stanie coś tam zrobić. Chociaż tyle. To jest fajne. Choć tak nie powinno być. Tylko każdy dzień mógł być dla siebie takim nowym rokiem. Ale w każdym razie, skoro już jesteśmy przy nowym roku, to zauważcie, że często jest tak, że zaczyna się nowy rok. Ludzie idą sobie na siłownię. Planują sobie jakieś tam, że będą chodzić na śpiew, na taniec, będą grać w piłkę, będą się uczyć do jakiegoś tam egzaminu, nie wiadomo co. Tylko niestety często temu towarzyszy taki, wiecie, słomiany, taki chamski, słomiany zapał, że potrwa to 2 tygodnie, no, jest fajnie i po zabawie. I bardzo często tak jest. Ja pamiętam, jak zdarzyło się być nieraz na siłowni początkiem stycznia, to się przejść nie dało. Naprawdę nie dało się przejść. I teraz, czy faktycznie chcesz, aby u Ciebie być może znowu to tak wyglądało, że zaczyna się nowy rok, jest pompa przez 2 tygodnie, bo nowy rok, nowa ja i tyle? Czy fajnie byłoby chociaż raz dociągnąć to przez cały rok i powiedzieć sobie, jest zajebiście, zrobiłam to, co chciałam, wszystko poszło zgodnie z planem, a nie, że 2 tygodnie i po ptakach. I teraz nagrywam Ci to po to, aby Ci powiedzieć, jak warto byłoby do tego podejść. I zabrzmi to może trochę absurdalnie, ale ja bym nie czekał na nowy rok. Po prostu, ja bym nie czekał na nowy rok. Tylko jak już chcesz coś sobie tam zacząć, to zacznij sobie już dzisiaj. Już dziś. I nie chodzi o to, że jak, nie wiem, masz iść zacząć biegać, czy sobie pójść na siłownię, to od razu już dzisiaj kupuj karnet. Nie wiem, zacznij sobie chociaż pompki robić w domu. Przyzwyczajaj się do tego, że w ogóle coś takiego Cię czeka. Bo jak przyjdzie 1 stycznia czy 2 i wejdzie na Ciebie ta cała presja, już zaczynamy, to może nawet będzie taki falstart, że nawet nie wystartujesz. Albo pochodzisz 3 tygodnie i Cię to przerośnie, bo tu już jest za dużo dla Ciebie. Wiecie, bo chodzi w tym wszystkim o to, żeby wyrobić nawyk. Że jak już masz zacząć coś robić, to żeby nie wrzucać sobie od razu na głowę nie wiadomo ile, tylko wolnymi krokami powoli sobie pewne rzeczy wyrabiać. Jak moim celem na przykład byłoby, żeby w przyszłym roku opanować do perfekcji język angielski, to nie chcę sobie wrzucać od razu presji, że od razu wlatuję na korepetycję, biorę sobie, nie wiem, 3 słowniki, nie wiadomo co i w ogóle jazda z tematem, bo mnie to przytłoczy. Po prostu. Więc staramy się wdrożyć wszystko powoli. I dlaczego mówię, że lepiej zacząć przed niż pierwszego? Bo tam wtedy właśnie też towarzyszy temu taka ogromna presja. Nowy rok, nowa ja. I zaraz człowiek ma takie, chyba nie dam rady, no nie ogarnę tego. Do tego zmierzam, że nie warto sobie wrzucać taką po prostu presję. Ale chciałbym zaznaczyć, że na jednych presja działa dobrze, na drugich nie. Na przykład jedni lubią, gdy się ich wrzuca na głęboką wodę i ogarniają się w tym, a niektórzy wolą sobie najpierw paluszka, później drugiego, nóżki zmoczyć i tak dalej. To tak jak się śmieje z morsowaniem, bo jest taki okres, że teraz wszyscy morsują. Jedni się walą do tej wody na chama, a niektórzy powolutku sobie gdzieś tam wejdą jak do gorącej wanny wody, nie? Powoli, bo parzy, ale w tym przypadku nie. Właśnie.
Dlatego zobacz, co na ciebie działa, chociaż pewnie już wiesz, co na ciebie działa, że jak sobie rzucisz za dużo, czyli ja na przykład, jak nie biegałem przez rok czasu, a naraz sobie wymyśliłem, że idę jutro sobie godzinę pobiegać, to może i przebiegłem tą godzinę, ale na drugi dzień mi się nie chciało, bo stwierdziłem, że kurde, przebiegłem godzinę, no to co teraz będę biegł 20 minut? No tak średnio trochę. I co? Nie biegłem, no bo godzina to już dla mnie było na ten dzień po prostu za dużo. A gdybym sobie dawkował, poszedłbym sobie biegać 10 minut, później znowu 10, później nie wiem, może 8, ale później wrzucimy się na 15, znowu parę razy 15, później po 20, to dla mnie takie 20, czy nawet te 10 minut stałoby się taką małą ilością czasu przy bieganiu, że dla mnie by to było takie, wiecie, czy mi się chce, czy nie chce, to ja pójdę sobie te 10 minut pobiegać, bo co to jest 10 minut. I chodzi o to, żeby tak stopniowo sobie wchodzić z pewnymi nawykami. Żeby to było tak absurdalnie małe, że ciebie to nie rusza. Że jak masz za cel właśnie uczyć się angielskiego, to zacznij sobie od tego, żeby sobie czytać codziennie po 30 słówek. I czytaj je sobie, nie wiem, po 5 razy sobie wszystkie przeczytaj, dość. Kolejny dzień to samo, to samo, to samo. Poczujesz, że to już jest dla ciebie za mało? Dokładaj. Ważne, żeby cię ta presja nie zjadła. Jednych presja zje, drugich nie, tak jak ci wspomniałem wcześniej, ale żeby podejść do tego z głową i nie czekaj na ten kurde nowy rok, bo to do niczego ci nie jest potrzebne, a jeszcze cię to przytłoczy. Tylko sobie dawkuj to wszystko, dawkuj, żeby nie być jak ci ludzie, którzy wiecie, fajnie się spompują, zmotywują, bo jest nowy rok, 2 tygodnie i odpuszczanko. Bo tak to zazwyczaj wygląda. Dobrze jest oczywiście sobie właśnie nakreślić, jak to wszystko powinno wyglądać, przygotować się do tego w jakikolwiek sposób. Być może nawet jesteś osobą, która chciałaby być może mieć jakiś cel, ale nie ma zielonego pojęcia, za co chwycić. Ja tak często miałem, że wszyscy mają cele, fajnie, to, tamto. Ja kiedyś miałem taki moment, że nie wiedziałem po prostu, za co ruszyć, a chciałoby się. I ja zacząłem sobie szukać czegoś takiego, że czy jest coś, co mogłoby u mnie wyglądać lepiej, ale mi na dzień dzisiejszy też przeszkadza. Bo jeśli jest coś, co mogłoby wyglądać lepiej, ale w sumie jakoś mi to nie przeszkadza, jest ok, to po co to zmieniać? Ale jak jest coś, co mnie gdzieś tu, wiecie, uwiera, no to już jest to może jakiś impuls do zmiany. Jest coś, co trochę kłóci się z moimi wartościami, czyli nie wiem, chciałbym się zdrowo odżywiać, dobrze wyglądać i tak dalej, a dzisiaj tak to nie wygląda, no to jazda, jest cel. Poszukać. Być może jest coś, w czym jesteś dobry. Jest coś, co chciało się zawsze robić. Być może jest coś, co kiedyś cię kręciło, dzisiaj to odpuściłeś. I chciałbym zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że w tych wszystkich celach nie chodzi o to, żeby wznieść się na poziom mistrza świata, żeby wnieść się na poziom, że nie wiem, gazety będą o tobie pisać, czy w mediach będą o tobie trąbić, bo nie o to chodzi. Ludzie bardzo często, to jest w ogóle głupie, ale ludzie bardzo często mylą sobie to, że jak oni sobie stawiają cele, to musi od razu iść na skalę światową i trzeba być w tym mistrzem. Nie. To ciebie ma to satysfakcjonować, a nie wszystkich dookoła. Więc jak tobie wystarcza, że daną czynność zrobisz sobie na poziomie, nie wiem, średnio zaawansowanym, to jest ok. Będzie na średnim w ogóle poziomie, czy podstawowym, to jest ok. Nikt ci nie każe zaraz być mistrzem świata i w ogóle zarabiać z tego miliony, bo ludzie bardzo często faktycznie, jest też taka presja, bo jest teraz tych dużo, wiecie, coachów, nie wiadomo kogo, którzy cały czas ryją nas na książki biznesowe, zarabiaj więcej, bądź wolny finansowo i to jest fajne. Ale niestety dzięki tej narracji stworzyła się taka trochę otoczka, że trzeba w ogóle być milionerem i trzeba nie wiadomo co w tym życiu robić. I jesteśmy tak bodźcowani z każdej strony, że niektórych to chwyta. Niektórych to chwyta. I po prostu czują, że muszą więcej i nie wiadomo co, nasiada ta taka cała presja i tak dalej. I w końcu co, do czego to prowadzi? Że człowiek nic nie robi. No i tak to niestety wygląda. Dlatego ważne, żeby po prostu na spokojnie do pewnych rzeczy podejść, a przede wszystkim trzymać się tego, co jest tu, jakie są twoje wartości i co ty chcesz, a nie to, co ludzie dookoła gadają, czy jaka to narracja dookoła nie jest tworzona. Więc jak nawet pójdziesz na tą siłownię w styczniu, to nie musisz od razu brać trenera personalnego, mega diety i w ogóle nie wiadomo co. Powoli zacznij sobie, ale systematycznie wykonywać. I to jest rzecz, po której się teraz chwilę pochylę, ponieważ wiadomo, ja to tak trochę mówię, że mówię tak trochę, żeby nie wiem, być może ci się lepiej zrobiło, że nie trzeba, nie wiadomo co tam, ale jak czujesz, to rób jak najwięcej. Tylko cały haczyk jest w tym i cały sekret tkwi w tym, że jak już się za coś bierzesz, to żeby robić to systematycznie. I tu już mogłaby wjechać smutna muzyczka w tle, że nie zawsze jest kolorowo. No trzeba robić coś systematycznie. No buta nie zjesz. No, to, że sobie, oczywiście ja tym Ameryki nie odkryłem, ty to bardzo dobrze wiesz, ale
jak już jesteśmy przy tych wszystkich celach noworocznych i tak dalej, to okej, można sobie to wszystko dawkować, wdrażać powoli, ale to trzeba robić systematycznie. To trzeba robić systematycznie, bo co z tego, że nie wiem, zaczniesz sobie powolnymi krokami, jak ty to robisz raz w miesiącu. Systematyka to jest podstawa i nie ma nikogo, kto zrobi coś wielkiego, czy mniej wielkiego, czy zrobi jakiś fajny postęp, jak robi coś raz w miesiącu. To tak nie działa. To tak po prostu nie działa. Więc ważne jest, aby sobie zachować tym wszystkim systematykę, która cię nie zniszczy. A żeby systematyka była taka, która cię nie zniszczy, to niech te czynności będą absurdalnie małe na tyle, że wyrobi się w tobie nawyk i wracamy do tego, co mówiłem po prostu wcześniej. Tak to działa, że jak włożysz sobie czynność, która nie działa na ciebie tak, że się tego boisz, to będziesz ją robił systematycznie. W sensie, nawet jak będzie dzień, że ci się nie chce, to będzie i tak absurdalnie mały krok, że w sumie to zrobisz. I o to chodzi. Czujesz, że możesz więcej dokładasz i tak dalej, i tak dalej. Systematyka, klucz. Jeśli nie wiesz, co robić, poszukaj w sobie, co cię zawsze kręciło. Być może były takie sytuacje, że ktoś cię chwalił za coś. Że słuchaj, a ty byłbyś w tym dobry, albo to ci kiedyś fajnie wychodziło. Poszukaj coś. Ja często powtarzam, że człowiek bez pasji to jak taki dom bez właściciela. I jest niestety wiele ludzi, którzy dzisiaj żyje bez pasji. Żyją sobie, żeby żyć, przeglądają sobie codziennie TikToka, media. I dzień leci sobie za dniem, ale w sumie nie ma żadnej zajawki, pasji, co mogłoby w życiu robić. I to jest smutne i to jest w ogóle przerąbane. Nie chciałbym jakby być takim człowiekiem bez pasji, bo wtedy bym tak nie czuł tego takiego chyba smaku życia. Bo ja uważam, że każdy człowiek gdzieś tam powinien coś takiego mieć, co go będzie jarać, ale najważniejsze dla każdego to jest co innego. Nie dla każdego musi być to poziom ambicji, że trzeba być najlepszy w tym wszystkim. Ale ważne, żeby to znaleźć, trzymać, pielęgnować i powielać to każdego dnia, żeby na to dawało przyjemność. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszy temat, czyli nowego roku, celów noworocznych. Jeśli Ci się ta treść podobała, zostaw swój komentarz, subskrypcję, łapkę w górę, być może sugestie, o czym chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku, bo wracamy z tą serią na grubo. Życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku, ale przede wszystkim, żebyś Ty sam był jeszcze lepszą wersją samego siebie. I to jest podstawa podstaw. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.